Cześć, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku robimy wapno. Oczywiście bez GPS-ka, no bo... No bo gdzie w 30 GPS, no? Dobra, rzucamy to wapno, rzucamy. Na 5 rządków rzucamy, więc... Więc jest dobrze. Dobra, i w dzisiejszym odcinku oczywiście wapnowanie, bo tego nie powiedziałem. Dzisiaj walczymy z wapnem. A w drugim odcinku... Czyli kolejnym, za tydzień, będziemy walczyć już z orką. Oczywiście jeżdżę sobie na szóstce z tym wapnem. No bo czemu by nie? Skoro Ursus daje radę. Dwa rządki od brzegu. I normalnie łapie GPS. GPS. Rozrzutnik. No dwa rządki po prostu trzeba pilnować i tyle. Zobaczymy, czy pod górkę da radę, czy będę musiał mu zrzucić z biegu. Bo ogólnie gram na manualu. Bo zmieniłem sobie to wreszcie. Dobra. Jednak chyba nie dasz rady na tej szóstce. Więc muszę ci zrzucić na czwórkę. Ogólnie moc na precyzyjne rolnictwo mam, bo tego nie powiedziałem. Jak widać dwa... 2600 rzucam, o tutaj nawet jest trochę słabiej, to 3,5 tony rzucam na hektar. Oczywiście dawka automatyczna, żeby nie było. Widać jak to u góry się zmienia wszystko, więc na spokojnie. Godzina 14:30, sobota, 15 kwietnia. Czy na piątce lepiej go trzymać? Na piątce, bo i tak 13 jadę i tak. Dobra. Zrobię sobie poprzecznik na dwa razy. Ale dzwoni ten rozrzutnik. Tutaj na rożnik trzeba się złapnować. No i dobra, jest złapnowane, jest. Teraz tylko złapać dwa rządki od brzegu. Czyli tutaj muszę jechać. Złapię? Złapię. Tak na pewno się sobie tego GPS-a włączyłem, żeby... Wiem, że nie powinienem, ale chciałem sprawdzić, czy na pewno łapię, więc... A że łapię, to... Trzeba nawet pokażę, że dorzucam wszystko, żeby nie było. Później ściemy, że coś oszukałem. Ogólnie kiszonki... O, właśnie! Dało kiszonki 62 tysiące... litrów. No, bo farming jest w litrach. 62 tysiące litrów. Więc 62 tony, no można powiedzieć, więc dosyć... Dosyć spoko dało tej kiszonki. Na takie małe pole. No ale dosyć dużo dało. Oczywiście orać tego nie będziemy w kolejnym odcinku. A czy może jak starszy czas, to tak, ale... Ale nie planuję tutaj walczyć na tym polu. Dzisiaj... Może jeszcze pojadę sobie z... kultywatorem. Rzepak sobie zruszyć. Ścierniska po rzepaku ruszyć. Zależy ile mi zajdzie to wapnowanie, ale widzę, że dosyć szybko to idzie. Bo mało jest... Mało ucieka tego wapna. Myślałem, że dużo więcej będzie zwijać. Ale to nawet dobrze, że nie zwija dużo tego wapna. Bo jakby dużo wapna ściągał, no to by nie było mi stać na tyle wapna. Dawaj, 30 na szale. No ja dopiero 700 kilo wyrzuciłem, a już taki kawał pola zrobiłem. 7 na godziny. Może zobaczymy, czy pójdzie na tej piątce. No, powinien pójść. Czekaj, bo już teraz 3 rządki też nagle, więc tutaj muszę jechać. Dobra. Tutaj w najgorszym przypadku jedzie 7. A potem się już rozpędza, więc dobra. Nie będę mu zrzucał, bo... Dał sobie radę. Zresztą ten bot jest idealnie zrobiony. Chodzi mi o precyzyjne rolnictwo, tak? Że jak zwalniam prędkością rozrzucania, no to też już wiadomo, że wolniej z rozrzutnika wylatuje. To nawet widać, że strasznie powoli wylatuje. No opiszę, że ja hektar pola powinien zrobić na dwóch ton, na trzech tonach prawie. No a tutaj nawet nie wiem ile jest, to jest hektar coś było. On pojedzie szybciej niż 13? Nie pójdzie szybciej. No to nie ma sensu go na szóstce piłować. Też w ogóle ciapek nie ma chyba szóstki. Chociaż nie wiem w sumie.
2, 4, 6, 7. Kurde, no nie wezmę. Ajajaj. A może tu pod końcem? Pod końcem może bym wziął. Bo ile jest 2, 4. Dobra, tutaj pod końcem wezmę, ale tam u góry już nie. No, na upartego mogę nawet i 3 rządki brać, ale to. O! Tak już dosłownie na styk bierze. Wie co, ja chyba lubię pieska jakiś, żeby na pewno to dorzucić. Równo. Teraz pytanie, czy on to dorzuci do tej lewej strony? Niby dorzuca. A tak tylko na pewno się sobie tego GPS-a odpalam. Żeby na pewno go dorzucić. Dobra, ale tu już nie dorzucę, więc... Nie będę tutaj przesadzał. Tak muszę jeden przejazd zrobić w dół i tak. Więc nie będę tu świrował paliana i... Zostawię. No, 6 minut odcinka, więc na pewno jeszcze pojadę to... Na pewno jeszcze zapnę kultywatory i pojadę. Ej, zaraz wam powiem, dlaczego mam tyle pieniędzy na koncie, a tyle nie miałem. W poprzednim odcinku miałem 5,5 tysiąca. A teraz mam... No może powiedzieć, że 10. No bo zrobiłem jeden kontrakt na żniwa na polu numer 75. Tam było oczywiście sorgo. Ale uprawa jest akurat mało istotna tutaj w tej grze. W sensie mało istotna, jaką kosiłem uprawę, o to mi chodzi. No i z kontraktu miałem chyba 3000 czy coś takiego zarobione. A coś takiego, około 3000 miałem chyba zarobione. Teraz ciekawe, czy ja będę to w ogóle złapować. Czy grałem sobie, zaliczy to jako, że już jest złapnowane. Chyba graliście jako to złapnowane, bo nic się nie pojawia na mapie. Więc dobra, jest spawnowane. No to... No widać, że nawet wapnę nie chcę rzucać, no bo już na minimapie pokazuje, że wszystko dobrze nawiezione, więc... Więc ogień, dobra, puste, puste. No przebiło jego na tej piątce draje. Mogłem sobie na ten przejazd sobie szóstkę łączyć, ale... Ale stwierdziłem, że nie ma sensu. I teraz w sumie nie wiem, jak tu jechać. Gdzieś taką odległością chyba. Coś tak mniej więcej. Dorzucić trzeba wapna. O, cały reżytnik wyjdzie. A tu może trochę więcej wyjść na tym rogu. O, widać, tu jest trochę słabiej. Było wapna i 3,5 tony od razu zrobiłem. O, patrz, kostka została, którą miałem wziąć, a zapomniałem. Ja ją wczoraj już przed odcinkiem tutaj chciałem wziąć, ale tak popatrzyłem na nią, bo zaraz ją wezmę i tak wyszło, że wyszedłem z farminga i zapomniałem o nich. I tak to było. O, widzę, 30 nawet godziny wbiła, więc super. I zaraz sobie zrobimy poprzeczniaczek szybki. Nie wyłączam, bo on... Na tym modzie się sam wyłącza rozrzutnik. W sensie wyłącza. Rozrzutnik jest oczywiście małek włączony, ale nie leci po prostu nic. Tak to wygląda. No i trzeba najszybsze pieniądze, które będą teraz. To trzeba oddać na ładowarkę, bo ładowarka by mi się przydała. Po to, żeby móc ładować obornik i go wywozić na pola. Głównie do obornika, no i do kiszonki włożenia, tak? A później... Wiadomo, trzeba będzie paszowóz kupić jakiś. No i do paszowozu robić TMR. Bo mam 4 krówki, więc... Więc trochę tych krówek tam będzie. Oczywiście chcę jak najdłużej się bawić tą 30 i 60, no bo nie mam takiej serii nigdzie. A chciałbym się trochę pobawić, bo kolejna mapa to też będzie... Będą Ursusy, ale chyba już troszeczkę większe. O, super przejechałem. Kurde, no tu już taki cień, że ledwo to łapną widać. Ale coś takiego muszę jechać. Na moje oko. Dobra, do prawy, do prawy.
Ciężko widać trochę te wapna. Ścierlińska jest wysokie. Ale tak na oko sobie jadę tym wapnem. Na pewno dorzucę. Liczę na to. Tą kostkę przed orką trzeba będzie wziąć, ale to po odcinku. No bo teraz mam 10 minutę, a ja chciałbym jeszcze jechać na kultywator, więc na pewno pojadę. A to tak działa. Więc to jest pokazane. F1 mam wyłączony, ale to mi pokazuje. Nie. No i dobra, to na 700 to starczy, spokojnie. Myślę, że tego wapna będzie szło, a szło. A to tak naprawdę dzięki temu, że dodałem ten mod na rolnictwo precyzyjne, to nie idzie aż tak dużo tego wapna. O, tak zrobię, żeby tych świateł nie było widać. No i fajnie to wygląda, fajnie. Miniaturka zrobiona, więc nie ma problemu. O, do lewy, do prawy, bo trochę za bardzo sobie oddychałem. Już za bardzo się poczułem. No i na razie mam takie fajne pole, więc się pobawimy, nie? Słyszymy, co zaniesiono kosy. Też będę robił. W sumie co sezon będę siano robił, no bo wiadomo, że krowy będą chciały żyć. Dopóki nie będzie ładowarki, no to na razie sianem będę jej karmił, a później, gdy będzie ładowarka. Bo w jeden sezon to ja nie jestem w stanie zarobić. Czas na upartego mógłbym wziąć sobie kontrakt na ziemniaki za 24 tysiące, zrobić go i kupić ładowarkę z promocji, bo jest za 30 tysięcy. Tylko czy mi się chce takie rzeczy robić? W teorii mógłbym, ale czy mi się chce? I na zimę już bym miał ładowarkę, tak? A jakbym miał ładowarkę, no to wiadomo, że na wiosnę albo na żniwa już bym mógł sobie rzucać sobie obornik. Więc, no nie wiem, pomyślę nad tym kontraktem. Albo wiecie co? Chyba jednak sobie zrobię ten kontrakt, żeby mieć tą ładowarkę. Ona jest na promocji, więc o 20 tysięcy mniej zapłacę. Chodzi o ten kontrakt. Dosyć duże pole, ale... pożyć przedmioty. No to tylko na... ten kontrakt wziąłem tylko, żeby ładowarkę sobie kupić. I więcej już kontraktów nie będę robił na razie. No bo mógłbym sobie na upartego robić kontrakty cały czas. Mieć duże pieniądze i szybko kupować pola i nowe maszyny, ale to mógłbym tak zrobić, ale chcę się pobawić trochę tymi polskimi sprzętami. Chociaż ze 3-4 sezony. Potem wiadomo, jakiegoś większego ursusa chyba kupię. Czwórkę na pewno muszę jakąś kupić, żeby coś większego już było, nie? Kultywator jakiś większy, no bo 2-1 metra to na razie do 30 jest. A później jakiś by się przydał taki z 4 metry chociaż. Na 4 metrach to już by robota szła. I dobra, ile to zostało? Parę przejazdów. Ja mam to na 300. No, może starć. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie w ogóle. Dawaj z nim. Dobra, no w sumie już pojadę prosto. Fajnie wygląda to wapnowanie. Trochę wąsko, ale wiadomo, to jest różny, tak. W sumie mój rozsiewacz do nawozu też nie jest jakiś ultra szeroki, więc... tak to będzie wyglądać. A w kolejnym odcinku tutaj pod tym wapnie będziemy orkę robić. Chyba tylko orkę, no bo nic innego nie będę miał na odcinek. Dobra, starczy, to ona jeszcze została. To na 100. Ja mam tu 2 przejazdy jeszcze gdzieś. W najgorszym przypadku 3. Ale powinno... chyba jednak na 3 będzie, bo nie wezmę tego na 2 razy. Bo ta tekstura niby jest szeroka, ale jednak aż tak szeroko nie wali, więc... więc na 3 razy będzie. No i dobra, nawrotka.
Dorzucimy tu wapna, a jednak nie dorzuciło. I się skończyło szybciej. No i teraz tak. Dobra, jednak my dwa razy to wezmę. Ewentualnie może być mały miniak, ale to już go nie będę mógł poprawić wtedy nawet. Mógłbym jechać na pół rożytnika i tu na pół i wtedy by elegancko wyszło, ale to jest marnowanie wapna. Znaczy marnowanie wapna. Wapna by nie szło aż tak dużo chyba. Ale to wtedy bym musiał... No ale to wtedy bym musiał trzy razy jechać, a tak przejadę dwa i będę miał zrobione. I będę miał chyba nawet idealnie dorzucone. No. To nawet dobrze wyszło. Nawet dosyć szeroko daje ten, jak narożytnik, bo on powinien w sumie tylko za siebie rzucić to wapienko i koniec. Powinien rzucić tylko tak, jak idą walki i koniec. I tam ewentualnie po pół metra lewo-prawo. Bo wszędzie taki narożytnik nie rzuca. Więc dobra, 700 litrów. Dobra, szóstka i ogień. Ja się nie zatrzymuję. Nie zatrzymuję się. Jak się zatrzymam, to koniec. Się ruszyłbym, ale... No i dobra. Sobie rozrzutnik odepnę. Wow! Tutaj sobie odepnę na razie, a później go przestawię. I teraz tak, wałek. O, pani. Za szybkie ten sprzęt. Ten sprzęt jest za szybki. 10 na godzinę na session jogi. No i dobra, grzejemy na pole. Ole wystrzelił, ty. Ciapek to jest ciapek. Kieruneczek. Z lewej nic nie jedzie? Nic nie jedzie. Więc łogi. No kawałek na te pole jest. W sumie moje najdalsze pole, jakby nie było. A ciapkiem to jakoś jeszcze idzie, bo bizon to tylko 20 na godzinę jechałem w pierwszym odcinku. I też dojechałem. No wiadomo, później będzie lepszy kombajn, to też już będzie inaczej szło, nie? To już będzie lekko szybciej szło. Nie będę jechał te 20, tylko będę jechał 30. No więc... Ile mam minut? 18, więc elegancko wyszło. Jeszcze tu chwilę pocudujemy sobie z tym kultywatorem. Na szósty? No dobra. Chcesz na szósty, to na szósty. Wolne obroty, przynajmniej dużo nie spalę paliwa. I zobaczymy, jak to będzie szło. No i kultywator robi roboty. A mój, żeby to robić, nie wiem. Teraz pasja, żeby zmienić bieg. Może raz przy razie będę jeździł. Albo zobacz, jak będzie za dużo schodzić ten nawrót. Jak będzie za dużo czasu schodzić, no to po prostu będę jeździł dookoła. Zresztą zaraz zobaczę, jak to będzie szło. Przecież 2 metry to powinno iść. Przecież wiadomo, jakby była trójka kultywator, no to już bym 30 tego nie pociągnął. No i dobra. W sumie jak zmieniłem na tą biegu, na tą skrzynię biegów manualną, to nie mogę się przyzwyczaić, że cofa się na W, bo trzeba kliknąć rewers i trzeba i W, i na W się cofa. Znaczy teraz trochę bardziej się przyzwyczaiłem do tego, ale... Ale pierwsze 5 minut, jak to zmieniłem, to nie mogłem tego ogarnąć. Ja tu klikam S, a on nie chce cofać. Mówię, no tak, no przecież to jest reverse, to trzeba na W. No i dobra. Wykręci się? O, wykręcił się. Jednak 30 to jest 30. Dobra. Nie wiem, jak to jest 30. Będzie się zmieścić.
Powiem, że nawet dosyć szybko idzie ten kultywator, mamy 15 na godzinę. Ogólnie jadę ile fabryka dała, żeby nie było. Skoro tyle można, pewnie coś koło tego się jeździ, ale może nie 15, ale myślę, że te 9-10 na godzinę by poszedł. No i dobra, i na wstecznym. Oczywiście poprzeczniaki na końcu sobie zrobię. No i opuszczamy i jedziemy dalej. No i tak to będzie mniej więcej wyglądać do końca odcinka. No, szybka robota. I tutaj wapna. Też tu miałem wapno rzucić, ale. Ale to nie w tym sezonie. Nie w tym sezonie, to się rzuci kiedy indziej. A się za rok rzuci. Też nie można wszystkiego w jednym sezonie robić, bo. Nie się mógłbym, ale wiadomo. Wtedy po żniwach nie będę miał co robić. No, nie wiem, może po odcinku, ale to wtedy siew będzie brzydko wyglądał. No zobaczę, pomyśl. Ale prawdopodobnie już nic nie będę robił tutaj na tym polu. Tylko zasieję to i po żniwach rzucę sobie wapno. No więc wszystkie moje trzy pola dzisiaj objechałem. No a też nie chciałem was tym męczyć tym wapnem cały odcinek. No. Więc taka dodatkowa robota jak najbardziej. No i też w miarę szybka, tak. No niby to jest te 2 metry, ale to jest 15 na godzinę, więc dosyć to idzie. No, dosyć to idzie, a wapnować tutaj nie będę, no bo po co? Czy mógłbym to zwapnować, żeby mieć lepszy plon, ale nie będę tego robił, bo sobie tutaj zasiejemy. Nie wiem w sumie co. Może owsa trochę? Nie wiem. Wykręcę przed tą BM-ką? Jo. No i dobra, i ogień. I ta nawet żadnego mijaka nie robię. O, dobrze mam ten mod, bo się zastanawiam, czy mam ten mod, czy nie mam. Ale tak mam. Wszystko ładnie kryje. Mój kultywatorek. Świetny. Fajnie to wygląda w ogóle. Robotka jak ta lala. Trochę trzepię na tym robię, jakby nie było. No a jak ja bym teraz każdy raz cofać, no to... Mógłbym oczywiście, ale... Ale po co, jak można tak to zrobić? No ja sobie te buraki wykopię. Tylko nie wiem, czy pierw sobie... No właśnie. Chyba, no, zacznę kopać te buraki. Buraki, ziemniaki. I dobra, na dół. Będę kopał te ziemniaki. Nie wiem, ile mi to zejdzie, no bo to dosyć chyba duże pole jest, tak to co mi się wydaje. Bo tak pamięcią cofam się, no to dosyć duże pole to jest. Więc tam dobre pół godziny na pewno zejdzie. Jak nie więcej. No ale pieniążki też będą dobre, więc... Tak naprawdę coś za coś, nie? A ta ładowarka, szoferka by mi się przydała. Na razie do rożytnika sięgnie, ona jest taka teleskopowa mała. Więc ona fajna będzie. No i do faszowozu, którego nie wiem jeszcze jaki kupić. Ale coś fajnego myślę, że małego znajdę. Dobra, zrobimy tutaj dwa poprzeczniaki. Bo na raz chyba mi się nie uda. Na raz to zaciągnę? No, na raz. Dobra, więc dosyć dobrze to zrobię. I teraz jedziemy tam.
Wezmę te dwa żydy, żeby nie było, żeby czyste pole było ładnie zrobione, uprawione. No i dobra. Tutaj jest trochę szerzej, co na dwa razy sobie zrobię. Lepiej, żeby teksturę przeciągnąć. Żeby wyglądało to profesjonalnie uprawione. O, trochę sobie pocofam. No i dobra, i spacja. I łogi! No i dobra, i tego Żyda do połowy przejazdu trzeba zrobić i będzie pole uprawione. I będzie koniec odcinka. No i dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Oczywiście sobie z jednego gospodarza będziemy kończyć. No akurat fleta na osadzie widać, że tak trochę krótsze wychodzą odcinki, no bo jest... Bo tak jest robota ułożona. Myślę, że jakbym to mapnął i jej uprawiał, to by było te 35 do 40 minut. Na pewno, bo trochę by to zeszło z tym wapnem. Ale... Wiadomo. Wiadomo jak jest. No i ja dziękuję za oglądanie tego odcinka. Kurde. A czemu tak? Nie wiem. Ja dziękuję za oglądanie odcinka i będziemy się żegnać powoli, no bo mam 27 minutę. To starczy. To jest na czwartek odcinek, więc... Wystarczy. Czyli za 4 dni, za 5 dni w sumie. Jeszcze dwa odcinki sleta muszę nagrać i będę miał wszystko nagrane. Dobra, więc dziękuję za oglądanie. Na razie, cześć, papa. Pa.